nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia. Halo, hej, cześć, siemanko, Tibi z tej strony i to jest pierwszy odcinek z Wiedźmina. No i dobra, dźwięki sobie już poustawiałem chyba, sprawdzimy jeszcze nie to. To jest trójka, to w porządku. I wiadomo, standardowo nowa gra. Parę słów o tej grze. Wiedźmin to jest computer RPG, taki rodzaj gry. Takie klasyczne CRPG. Jest to po prostu gra fabularna, widok z trzeciej osoby. No i opowiada ona historię Geralta, Wiedźmina. Tam możecie jeszcze, a czy jeszcze, możecie już zaobserwować, że ten kanał będzie głównie pod Wiedźmina, bo już są te ciekawostki, nieciekawostki, triki i tak dalej. Oczywiście gra Wiedźmin, a trudny, bo co, bo tak. No i powiem wam, Cieszę się, że w końcu mogłem do tego wrócić. Brakowało mi tego wrzucania tych filmów. Możecie też zobaczyć, że czekajcie. A, dobra, to tak się zastanawiałem. Tak, tutaj zobaczcie na oko, jest taka śmieszna rameczka na kamerę. No i tyle. No, mam nadzieję, że się spodoba. To lecimy. A, i na wstępie powiem, że tutaj jest błąd w dacie. To nie jest 1270 rok, tylko 1273. Dobra. Pięć długich lat Królestwa Północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kaer Morhen. Thank you.
Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Tris. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 torynów za każdego odmieńca. Jest mu! Wesemirze, mamy gości! Zamknę bramę! Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Ale sieczka. Kurde, wkurza mnie, że nie mogę tutaj synchronizacji pionowej włączyć, bo co chwila możecie zobaczyć, że jest takie jakby minimalne klatkowanie. Tak się leciutko gra zacinała i odcinała co chwila. Coś na kształt lag spike'ów. Dziwne, że po prostu spada z 250 fps do 60, to jest przycinka. Tam do 80, nie wiem. Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Och, ta fajna, stara, dobra fabuła w Wiedźminie. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana mogą sobie próbu... Ups. Co to za byt? Przeraza. Będzie ciężko. Ten się cieszy. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą! Przygotujcie się!
Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę. Do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać Przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! No i dobra. To już nas posłali tutaj. Dobra, nie będziemy już z nim walczyć w tym odcinku. Dobra, czyli reszta prologu w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Od razu jesteśmy wrzucani w wir w jakichś niesamowitych wydarzeń, jakichś intryg politycznych, bo... No, politykę tutaj da się wyczuć, ponieważ kto... No kto i po co miałby atakować Kaer Morhen, wiedźmińskie siedliszcze, skoro tam nic ciekawego nie ma, podobno. Dobra, to dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnych odcinków. Nara.